Proszę Państwa, kwestia antybiotyków to była kwestia, która już dosyć dawno została dostrzeżona. To nie jest tak, że my w tej chwili jesteśmy tacy genialni i teraz widzimy, że antybiotyki stanowią problem. I tylko nie do końca miano pomysł, co z tymi antybiotykami zrobić, dlatego że antybiotyki były stosowane, oczywiście nadal są stosowane w terapii, przede wszystkim ludzi. I proszę Państwa, mimo wszystko, wbrew też powszechnie panującej opinii, zdecydowana większość ekspertów w zakresie antybiotykoterapii wskazuje, że mimo wszystko głównym czynnikiem wzrostu antybiotykooporności, antybiotykooporności bakterii wcale nie jest produkcja zwierzęca, tylko błędy popełnione w antybiotykoterapii ludzi. Popełniamy te błędy permanentnie sami, kiedy lekarz nam przepisuje antybiotyk, a my sobie bierzemy trzy pierwsze porcje, lepiej się podczujemy, odstawiamy. Błąd. Nie wolno takich rzeczy robić, bo właśnie wtedy narasta antybiotykooporność. No, w rolnictwie tego typu błędów się nie popełnia. Jeżeli już jest dawka zalecona, to tą dawkę się wykorzystuje do samego końca, więc tu jakby jest to stosowane nieco bardziej prawidłowo. Natomiast pewnym problemem było to, że w produkcji zwierzęcej antybiotyki były używane na dwa sposoby. Sposób numer jeden to była zwykła standardowa terapia, czyli jak zwierzęta chorowały, to się je po prostu leczyło i to się nadal robi. Natomiast w latach, na przykład 80. 90. pojawiła się informacja, że antybiotyki podawane w mikrodawkowaniu fantastycznie wpływają na produkcję zwierzęcą. To znaczy powodują, że zwierzęta szybciej rosną, lepiej wykorzystują pasze. No i oczywiście nie mając jakby wtedy do końca świadomości tego, jakie mogą być konsekwencje, zaczęto te antybiotyki wprowadzać jako tak zwane stymulatory wzrostu. I pojawiło się pojęcie ASW, antybiotykowych stymulatorów wzrostu. I wtedy rzeczywiście zaczął się problem narastającej gwałtownie antybiotykooporności. Dlatego dosyć szybko dostrzeżono ten problem i w Europie zakazano stosowania właśnie tych antybiotykowych stymulatorów wzrostu. Właściwie te pierwsze przepisy zaczęły się pojawiać w latach 90., potem był okres przejściowy. Praktycznie od 2006 roku żaden kraj w Unii Europejskiej nie ma prawa stosowania w produkcji zwierzęcej ASW. Antybiotyki są stosowane tylko i wyłącznie w celach terapeutycznych. Pomimo tego, te przepisy są dalej zaostrzane. Między rokiem 2011 a 2021 była wdrożona taka dekadowa strategia. Strategia na 10 lat, w ramach której założono obniżenie zużycia antybiotyków w produkcji zwierzęcej o połowę. I proszę Państwa, ten cel został osiągnięty. Czyli w europejskim, oczywiście mówimy tutaj o skali ogólnoeuropejskiej jako całości. To nie jest w poszczególnych krajach, tylko w całej Europie. Czyli w niektórych krajach, powiedzmy sobie, że te antybiotyki obniżyły się nieco mniej, w niektórych nieco bardziej. Średnia wyszła chyba tam około 48% obniżenia, w związku z tym blisko tego strategicznego 50%. W tej chwili mamy nową dekadę i kolejne założenie na kolejne obniżenie o kolejną połowę. W związku z tym powstaje pytanie, jeżeli antybiotyki są stosowane tylko w celach terapeutycznych, to w jaki sposób można doprowadzić do tego, żeby je redukować? No jak zwierzęta chorują, to musimy je leczyć. No i tu wchodzi kwestia żywienia. Właśnie, metodami żywieniowymi stymulujemy odporność zwierząt w taki sposób, że one potem wymagają znacznie mniej antybiotyków w produkcji. I teraz ten mit antybiotyków w produkcji. On jest mitem i jednocześnie nim nie jest, dlatego że tak naprawdę to, o czym ja w tej chwili mówię, dotyczy przepisów europejskich i dotyczy tych standardów europejskich. A my niestety sprowadzamy bardzo dużo mięsa, czy też tusz, półtusz z krajów spoza Unii Europejskiej. I teraz tak, nasze bardzo wysoko jakościowe produkty wychodzące z naszych gospodarstw jadą na eksport, bo są lepszej jakości, w związku z tym są droższe. Do naszych sklepów i na nasze stoły trafia to, co idzie z importu. W szczególności dotyczy to, powiedzmy sobie, mięsa drobiowego, bo może w wieprzowinie aż tego problemu tak bardzo nie widać. Chociaż z kolei w wieprzowinie jesteśmy producentem nieco zmarginalizowanym w ostatnich latach, co powoduje, że i tak importujemy dosyć dużo wieprzowiny, bo po prostu nasza produkcja nie pokrywa potrzeb rynku wewnętrznego. Nawet w produkcji drobiarskiej mamy duże nadwyżki, jeżeli chodzi o produkcję, eksportujemy, ale eksportujemy dużo więcej, a również importujemy po to, żeby pokryć potrzeby rynku wewnętrznego. I stąd te antybiotyki rzeczywiście w tych naszych kurczaczkach mogą się pojawiać. Nie dlatego, że my tych standardów nie wypełniamy, czy łamiemy prawo jako polscy producenci żywności. Nie. Tylko dlatego, że niestety pracujemy na towarze, który w dużej mierze przychodzi spoza Europy. I tych standardów tam nie ma, nie są wymagane. Dlatego tak to wygląda. Ja mam parę takich przykładów, ale to musiałbym wizualnie pokazać. Przykładów etykiet, gdzie na przykład na pierwszej stronie, na etykiecie, na opakowaniu jest napisane jedz polskie, bo dobre, czy tam dobre, bo polskie, a na drugiej stronie jest napisane tak, wyhodowano i ubito w Niemczech. To jest na jednym opakowaniu. Takie rzeczy naprawdę się zdarzają. Niestety, jak się dobrze przyjrzycie tym opakowaniom, to niestety takie rzeczy są. W związku z tym to pokazuje, że nawet jeżeli mamy pewne przepisy, które
Są jeszcze ciągle niedoskonałe, ale staramy się je udoskonalić, to poza przepisami musimy jeszcze udoskonalić system egzekwowania tych przepisów. A z tym systemem chyba wydaje mi się, że jeszcze troszeczkę jest słabo, chociaż w tej chwili dzięki wykorzystaniu czy tej sztucznej inteligencji, czy tych powiedzmy sobie big data i tych wszystkich nowoczesnych technologii prawdopodobnie będzie to coraz łatwiejsze i dzięki temu chyba wszyscy będziemy w niedługim czasie też dużo bezpieczniejsi. Bo to tak naprawdę no, mówimy tutaj również o naszym bezpieczeństwie. Ja tutaj muszę zabrać głos, bo nie do końca się z panem profesorem zgadzam. To są też przepisy regulują, kiedy można oznaczać, że produkt jest polski. W przypadku wieprzowiny, w przypadku drobiu, w przypadku wołowiny jest to określone, ile zwierzę musi przebywać na terytorium danego kraju, żeby można było napisać, że produkt jest wyprodukowany w danym kraju. Oczywiście może być ubity w innym kraju, wtedy dodatkowo taka informacja się pojawia. Natomiast żeby można było napisać na produkcie, że produkt jest polski, musi na danym terytorium danego kraju przebywać odpowiednio długo. Kurczak z dyskontu rzadko jest kurczakiem polskim. To trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że importujemy jednak dosyć duże ilości. I jeżeli kupujemy taniego kurczaka, jeżeli kupujemy w ogóle tanie mięso, to może musimy się liczyć z tym, że to niekoniecznie musi być nasze mięso. Natomiast kwestie antybiotyków, jak już powiedziałem, są ściśle regulowane przepisami i są pilnowane. Być może powiedziałbym nawet, że u nas są pilnowane bardziej niż gdzie indziej, nawet w innych krajach europejskich. Dlatego, że nasze inspektoraty weterynaryjne są chyba takie, powiedziałbym, nie chcę użyć brzydkiego słowa, ale takie bardziej zażarte w tym przestrzeganiu tych przepisów. I dlatego też naszym producentom, nawet gdyby przyszło do głowy obchodzić te przepisy, jest dużo trudniej. Prawda jest taka, że też są pobierane próbki mięsa na okoliczność obecności antybiotyków do analizy. To takie możliwości analityczne są, więc takie rzeczy się nie przemkną. Jeżeli to jest polska produkcja, jeżeli to jest polskie mięso, to nie ma możliwości, żeby przemknęła się próbka, w której jest zawartość antybiotyków, ze względu na to, że antybiotyki mogą być stosowane tylko w określonym układzie. Układ, który powoduje, że od momentu zaprzestania antybiotykoterapii, jeżeli zwierzęta chorują, do momentu uboju tych zwierząt, musi minąć tak zwany okres karencji, czyli okres, w którym ten antybiotyk z tego organizmu zostaje wypłukany. Zostaje w jakiś tam sposób zmetabolizowany całkowicie te resztki tego antybiotyku i ich tam po prostu nie ma. Także to nie jest tak, że tu się pojawia jakiekolwiek zagrożenie. Jeżeli są te standardy pewnie dopilnowane, one w Europie są pilnowane. I po prostu tak to wygląda, że pewne zagrożenie może stanowić towar importowany, ale spoza rynku europejskiego. No i tak naprawdę powiedziałbym, że no jednak mimo wszystko powiedziałbym, że te kwestie antybiotyków w mięsie należy troszeczkę traktować w kategorii mitu. Natomiast jeśli chodzi o kwestię wzrostu tych zwierząt, no to tutaj podobnie jak u świń, tutaj pan pytał o świnie, pani pytała o trup, jest dokładnie ta sama zasada. Te zwierzęta cały czas podlegają bardzo intensywnej pracy hodowlanej. Praca hodowlana jest nastawiona przede wszystkim na to, żeby zwiększyć intensywność produkcji. Ta intensywność czasami jest rozumiana bardzo negatywnie, ale prawda jest taka, że to zwiększenie intensywności produkcji jest bardzo wielowymiarowym pojęciem. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, no, jak sięgniemy do statystyk. Około 870 milionów ludzi na świecie cierpi głód albo niedożywienie. Więc ja zawsze zadaję takie proste pytanie. Czy stać nas na to, żeby ekstensyfikować produkcję żywności? Bo każde zekstensyfikowanie tej produkcji będzie powodowało, że ten problem będzie coraz większy. Natomiast my tą produkcję intensyfikujemy poprzez coraz doskonalsze genetycznie zwierzęta i coraz doskonalsze technologie, w których te zwierzęta utrzymujemy, włącznie z systemami żywienia. I dlatego te zwierzęta żyją coraz krócej, ze względu na to, że coraz szybciej rosną. Ale w tym nie ma żadnej patologii, tam się nie ma co doszukiwać jakichś biotechnologii, hormonów czy innych tego typu rzeczy. To są po prostu zwierzęta, które mają taki potencjał genetyczny. A my coraz lepiej umiemy ten potencjał odpowiednio wykorzystać poprzez właśnie technologie, w których je utrzymujemy. Ja może dopowiem tylko jeszcze, że... Ja może jeszcze dopowiem, że nie ma aż takiej obawy, żebyśmy się bali kupować. Jednak większość drobiu, który kupujemy w Polsce, pochodzi z Polski. Ja myślę, że 90% na pewno. Polska jest największym producentem drobiu w Europie i ponad 50% jest oczywiście eksportowane, ale drugie 50% zostaje na rynku krajowym i w zasadzie myślę, że w 90% pokrywa polskie zapotrzebowanie na drób. Ale oczywiście po to jesteśmy tutaj, żebyśmy Państwu też powiedzieli, że należy czytać etykiety i wybierać ten produkt, który jest wyhodowany w Polsce i wyprodukowany.